Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zaktualizować bazę fotoradarów i bazę map, czyli aktualizacja map, jak wygląda w nawigacji samochodowej Mio Spirit 7670LM Track. Prawdopodobnie będzie wykonywać się aktualizację nawigacji samochodowych firmy Mio w innych modelach. Pierwsze co musimy zrobić, to podłączyć nasze urządzenie do komputera. Drobna niedogodność jest taka, że w pudełku z tą nawigacją nie ma kabelka USB mini USB. W związku z tym musimy albo sobie taki zakupić, albo po prostu wykorzystać z innych urządzeń komputerowych. Na przykład także i z konsoli PlayStation 3 też jest taki kabelek do ładowania na przykład padów. Tak więc taki kabelek to jest koszt, myślę, 2-3 zł w sklepie komputerowym. Ok, podłączamy sobie, podłączę mikro, a dokładnie, przepraszam, mini USB. To jest mini USB. Możemy sobie odłożyć nawigację. Podłączamy oczywiście USB do portu USB naszego komputera. I po chwili nasze urządzenie zostanie uruchomione. Gdy tylko zostanie uruchomione, pojawi się taki komunikat, że jest połączenie z komputerem. Odłożymy sobie na bok. Ok, już pojawiło się to urządzenie jako pamięć masowa. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Komputer sobie weźmy i widzimy tak, jakbyśmy podłączyli pendrive'a 4 GB. W tym momencie wystarczy wejść sobie do środka, spojrzeć co tam jest, chociaż oczywiście nie musimy tego robić, ale widzimy podobne katalogi jak mamy w komputerze. Ok, nie jest to teraz istotne. Najistotniejsze jest, aby uruchomić program MioMore Desktop 7.5.0 albo nowszą wersję, jeżeli już będzie. I skąd ją pobrać? Albo mamy ją na płycie, którą dostajemy w pudełku z naszą nawigacją, albo wchodzimy sobie na stronę Mio. Już wejdziemy sobie na taką stronę Mio. eu.mio.com. Tak to dokładnie ma być. Ok. eu.mio.com. Potem mamy już od razu przekierowanie do polskich podstron. I tu już jest polska podstrona od razu. W tym momencie wystarczy, że przejdziemy sobie do pomoc. I w pomocy wybór języka. Dobrze ustawić sobie oczywiście na polski. Polski, Poland. I tutaj wybieramy model naszej nawigacji. Spirit 7670LM Track. I tutaj mamy MioMore Desktop Download, czyli najnowsza wersja programu do aktualizacji map, fotoradarów i innych funkcji. I jak widzicie, wystarczy kliknąć pobierz i dany program już będzie mógł się zaraz pobierać, gdy tylko tu klikniemy guzik download. Tutaj mamy też instrukcje, w jaki sposób aktualizować i do których modeli to pasuje. Tutaj nasz jest też. Jest instrukcja, ściągnij oprogramowanie, zarządź mapami, czyli które chcemy sobie wgrać. Tak samo punkty istotne, zainstaluj fotoradary, subskrypcje. No i specjalnie oferty nas akurat nie interesują. Tak więc robimy tak, że najpierw ściągamy sobie oczywiście oprogramowanie, ono się tutaj pobiera. W moim przypadku jest to tylko tak, żeby Wam pokazać, ponieważ ja już mam to pobrane. Więc wchodzę sobie teraz w program,
który znajduje się już tutaj. Już go zainstalowałem. Tak, akceptujemy. Program się oczywiście wczytuje. Po lewej stronie zobaczymy sporo różnych zakładek. Dostajemy przypomnienie, czy chcemy zrobić kopię zapasową. Oczywiście zalecam zrobić sobie tak. Ja teraz na to czasu nie mam. Synchronizacja danych map. Oczywiście też zalecam sobie wykonać. Też nie mam na to czasu. Jeżeli są jakieś aktualizacje map, to dostaniecie tutaj taki komunikat. Powinien wyskoczyć. O, już się pojawił. Są dostępne do pobrania nowe aktualizacje. Więc klikamy sobie podgląd. Tutaj mamy dane mapy, zostały pomyślnie pobrane do pamięci komputera. Można teraz zainstalować dane w urządzeniu. Urządzenie musi być podłączone do komputera. Oczywiście nasze urządzenie jest podłączone do komputera, więc klikamy zainstaluj teraz. Która się teraz dzieje? Nie dotykamy w tym momencie w ogóle urządzenia. Chodzi o to, żeby komunikacja kablowa nie została tutaj w jakiś sposób naruszona. Co przez to mogłoby się stać? Raczej nic takiego z urządzeniem by się nie stało, ale problem mógłby być z mapami. Trzeba byłoby jeszcze raz powtarzać proces, a to jest żmudne, niepotrzebne. Tak więc nie dotykamy, nie podnosimy kabla, nie poruszamy. Tak jak jest, tak zostawiamy i idziemy dalej. Proces aktualizacji trwa około 15-20 minut. Wszystkie te pliki muszą się powgrywać teraz na pamięć urządzenia. No i trochę to trwa. Tak więc cierpliwości. OK. I tym komunikatem instalacja zakończona pomyślnie. Zakończyła się aktualizacja całkowita już urządzenia Mio Spirit. Klikamy zamknij. W tym momencie w naszym urządzeniu znajduje się najnowsza, że tak powiem, zawartość aktualizacji. Wszystkie mapy są aktualne i spokojnie można sobie jechać już gdziekolwiek sobie tylko zechcemy. Co dalej? Oczywiście można inne kraje sobie tutaj dorzucać, ale tylko w momencie wtedy, kiedy po prostu zakupimy dany kraj. Czyli kliknij, aby kupić tą mapę, jeżeli będzie taka potrzeba. W przypadku tutaj Europy akurat mamy to wszystko gratis. Znaczy gratis, gratis po zakupie. Jeżeli byśmy chcieli Rosję, to trzeba sobie ją tutaj dokupić. Czyli w tym wypadku musi się otworzyć tutaj sklep. I tutaj mamy różnego rodzaju mapy, które możemy kupić za różne, że tak powiem, wartości. Ale nie będziemy teraz nic kupować. Wszystko w tej aplikacji możecie sobie robić, czyli dokupywać, wymieniać, aktualizować, usuwać mapy z pamięci. I tak samo z fotoradarami też możecie sobie aktualizować jak chcecie. Klikacie, pobierz subskrypcję na dole po prawej stronie. Tak, w tym momencie wszystkie subskrypcje zostaną zaktualizowane w naszym urządzeniu. Czy coś jeszcze? Myślę, że to by było na tyle. Teraz jeszcze niech się tylko skończą te subskrypcje ładować. Będziemy mieli najnowszą bazę i map i fotoradarów. Teraz właśnie fotoradary jeszcze się ładują. OK. Wszystkie subskrypcje zarejestrowane dla tego urządzenia. Wszystko jest OK. Koniec. Jak widzicie, już po stronie prawej, czyli naszego urządzenia, wszystkie fotoradary mamy zaktualizowane. Tak więc i mapy, i fotoradary w tym momencie mamy już
Gotowe. OK, i możemy zamknąć teraz urządzenie, przepraszam, program i rozłączyć bezpiecznie nasze urządzenie. Ciach, gotowe. W tym momencie pozostaje nam oczywiście urządzenie rozłączyć, kabelek odłożyć, już nie będzie nam potrzebny i w tym momencie nasza nawigacja już jest zaktualizowana. I fotoradary, i mapy. OK, wszystko się zgadza. Jest najnowsza wersja. OK, i w tym momencie mamy już sprawę załatwioną. Możemy urządzenie sobie wyłączyć. Przy okazji podczas ładowania map doładowało się do końca. Tak więc już wiemy, w jaki sposób zaktualizować nawigację Mio Spirit w komputerze za pomocą aplikacji Mio More Desktop 7.50. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I do zobaczenia w kolejnym poradniku. Subskrybujcie kanał, macie tam naprawdę sporo różnych poradników na temat urządzeń Mio i nie tylko. Tak więc na pewno coś ciekawego jeszcze znajdziecie. Łapka w górę, komentujcie. Cześć Wam. Jak macie jakieś pytania, pytajcie.